25 grudnia wspominamy świętą Eugenię z Rzymu, męczennicę. Życie Eugenii osłoniły mroki historii. Wiadomo, że urodziła się na przełomie II i III wieku w Rzymie. Jej ojciec był prefektem rzymskim w Egipcie, przez co Eugenia z rodzicami zamieszkała w Aleksandrii. Tam prawdopodobnie jej niewolnicy opowiedzieli jej dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Wtedy przyjęła chrzest i pragnęła podjąć życie mnisza. Wówczas istniały jednak tylko męskie klasztory, więc w męskim przebraniu Eugenia wstąpiła do zakonu. Była tak pobożna i gorliwa, że wybrano ją na przełożonego tegoż klasztoru. Jednak na skutek intrygi została postawiona przed sądem i zmuszona do ujawnienia swojej tożsamości. Wtedy powróciła do Rzymu i założyła klasztor żeński. Niestety wkrótce Eugenia została oskarżona o to, że jest chrześcijanką. Poddano ją wtedy wyszukanym torturom, ale nie załamała się w wierze. Do końca była wierna Panu Jezusowi, swojemu oblubieńcowi. Zginęła ścięta mieczem około 260 roku. Módlmy się. Boże, Ty ukazujesz swoją moc w ludzkiej słabości. Od Ciebie święta Eugenia otrzymała siłę zniesienia męczeństwa. Niech wszystkim, którzy radują się jej chwałą, zawsze wyprasza łaskę przezwyciężania pokus. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam.